prawda o emeryturze Tadeusza Rydzyka wyszła na jaw. Przyjaciel się wygadał. Tadeusz Rydzyk, mimo że niedawno świętował 79 urodziny, pozostaje aktywny zawodowo. Mimo to może liczyć na świadczenie z ZUS. Jaką emeryturę pobiera toruński redemptorysta? Tadeusz Rydzyk mógł liczyć na wsparcie PiS. Kilka miesięcy temu media obiegły sensacyjne doniesienia o środkach, które za sprawą rządu Prawa i Sprawiedliwości miały trafić do podmiotów związanych z Tadeuszem Rydzykiem. GW donosiła, że mowa nawet o 400 milionów złotych. Dyrektor Radia Maryja stanowczo temu zaprzeczał, utrzymując, że pobiera tylko emeryturę z ZUS. PiS nic mi nie dało. Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę, tłumaczył niedawno Tadeusz Rydzyk. Jaką emeryturę dostaje Tadeusz Rydzyk? Duchowni, którzy nie podejmowali dodatkowego zatrudnienia, mogą liczyć na dofinansowanie świadczenia z funduszu kościelnego. W takiej sytuacji odprowadzają zaledwie 20% składki ZUS. Przypomnijmy, że minimalna emerytura wynosi obecnie 1760 zł i 86 groszy. Tadeusz Rydzyk, jako były katecheta i wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, którą sam założył, może prawdopodobnie liczyć na wyższą emeryturę. Kwota świadczenia nie została jednak ujawniona publicznie. Tadeusz Rydzyk oddaje emeryturę. Najbliżsi współpracownicy Tadeusza Rydzyka przekonują, że emerytura toruńskiego redemptorysty nie trafia na jego konto bankowe. Cała kwota ma być przeznaczana na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ojciec dyrektor dostaje pieniądze, ale to jest emerytura z ZUS i to są naprawdę niewielkie pieniądze, ale ojciec dyrektor nie bierze tych pieniędzy na swoje konto, bo go nie ma. Ojciec dyrektor przekazuje te pieniądze na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, twierdzi ojciec Jan Król.